tego co słyszałem, to jeszcze nigdy takim autem nie jeździłeś. No to dawaj, zobaczymy. Nie wierzę. Jedna z moich ukochanych perełek. Naprawdę, ty mówiłeś prawdę. Tak, ale też poprzez samochód możemy siebie wyrazić, możemy wybrać dowolny pojazd, który w jakiś sposób się uznamy. Multiple na przykład. Na przykład. Przepiękny samochód. Mówiłem prawdę. Mówiłeś prawdę, że uwielbiasz. A to tak naturalnie wyszło w ogóle. Samo multiple zacząłeś gadać, tak, a ja wiesz. Zacząłem, bo to jest, wiesz, no to jest przecież, wiesz, jeżdżący mem. Tak. To jest taki samochód na samochodzie, nie? Troszkę tak, dużo jest memów. Mówią, że to jest delfin i tak dalej. Tak, no delfin. Teraz to jest najbardziej taka pożądana wersja Multipli. Mam już kilka sztuk. Pożądana. Ogólnie... Nagrało się, pożądana. Ogólnie zbieram Multiple, bardzo trudno znaleźć. Tak, tak, tak. Ty, ja jeszcze, ja nie wiem, ja chyba nie siedziałem nawet w Multipli. No czas najwyższy, panie Pazura. O, jak wygodnie, no jestem w szoku, słuchaj. Zobacz, jak on jest świetnie zaprojektowany. A ty czemu mówisz, ty się na mnie tak patrzy? Masz pitbula, który wygląda jak jamnik. No bo są takie kawały o Multipli. Słuchaj, no dawaj, dawaj, no, jedziemy. To jak Killer jeszcze był na... Jak Killer jeszcze był na ekranach kin, no. 97-98 rok, tak. To wtedy wyszła Multipla, tak. Właśnie pierwszej generacji. Urzekła mnie twoja historia, zaraz się rozpłaczę. To jest samochód, który wyprzedził swoje czasy, moim zdaniem. Robert, nie no, czekaj. To się wytnie, nie? Ty poważnie to mówisz. Poważnie mówię. Wszyscy się ze mnie teraz nabijają. Bo ja się nie nabijam, ja się po prostu uśmiecham. Ale wiele osób wie, że ja już zbieram te Multiple i ich szuka i teraz się ze mnie śmieją. A ja mówię, pogadamy za 5-10 lat. Dobra. Będę miał monopol na Multiple. Co to się tutaj wyrabia? Także jakbyś słyszał, że ktoś ma do sprzedania w ładnym stanie Multiple, to dobra, jestem to ci tam znać, tylko ale musimy nią jeździć dzisiaj? Musimy, bo jak się przejedziesz, to może zrozumiesz. Tak? Tak. Jeździłeś kiedyś Multiplą? Nie. Chyba nie. No dobra. Dziś w godzinach południowych... Bo mi się drzwi nie chcą zamknąć. Jak w nic śmiesznego. O, zamknęły się. O, hamulec ręczny. Gdzie? Właśnie, no. Normalnie gdzieś by był tu ale jest fotel, więc no jest po lewej stronie. Ale nie ruszę. Nie ruszę ze śmiechu. Mam nadzieję, że nie ma znajomych, mnie nikt nie zobaczy. Korzonie nie mów. Zazwyczaj, co robiłeś? Ej, super brykami jeździłem. Już nie powiem jej, że Multiplą. Ale możesz powiedzieć, i tak nie uwierzę, dopóki nie zobaczy. Na kanale Stradale, kochanie, musisz to zobaczyć. Co to było? Walnęliśmy w jakiegoś psa? Nie, no nie będę cię na siłę przekonywał, wiesz, nie, każdy lubi co dobry. Innego. Ja lubię Multiple, ale chciałem, żebyś ale widzisz, że powoli się przełamuje. Jesteś po prostu dobrym aktorem. Nie, nie, ale widzisz, jakbym był dobrym aktorem, to bym się umiał powstrzymać. Ale pomijając wygląd i te memy i to wszystko, zobacz, jakie to jest funkcjonalne auto. Ono nie było drogie w swoich czasach. 6 osób przewoziło, szerokie. Nie, bo wiesz, ja patrzę na ciebie z podziwem, Robert, bo ty w to wierzysz. Tak, absolutnie. Tak jakbym cię chciał, wiesz, na jakąś religię nawrócić. Tak, nie? Tak. Ale to stara i mądra religia, nie dla takich matołów jak ty. I prowadzi się ciekawie, bo jest kwadratowa. Jest bardzo szeroki rozstaw kół, krótki rozstaw osi. Wiesz, takie powiedzenie, bo nie każda potwora znajdzie swego amatora. No, nie, widzisz, pasujemy do siebie. I masz, i znalazł. Tak, znalazłem. Ja lubię właśnie takie odkrywać detale, smaczki w niektórych samochodach i Multipla tym szaleństwem, jakie reprezentuje, właśnie mnie kupiła. No bo to jest szalony samochód. No to jest szalony, myślę, tak. No nie, to na pewno, to się zgadza. Ale właśnie te detale dopiero po czasie, jak zaczynasz, jak dzieło sztuki, o, dobra. Nie, jak proszę. Jak masz obraz, Monalizę, proszę. Możesz ją, wiesz, kontemplować dniami, miesiącami. I z Multiplą jest tak samo. Mówię, ten samochód wyprzedził swoje czasy, tak. Absolutnie. I chyba dalej jeszcze właśnie jest za wcześnie na ten samochód. Wiesz, dla mnie za wcześnie. Dla mnie jest za wcześnie. Jak testowano AI? No właśnie, jedziemy tym teraz. Zaprojektuj mi funkcjonalny rodzinny samochód o ciekawym wyglądzie. Jeb. Fajnie było?
bardzo poważnie, wiesz, potraktowaliśmy ten. Ale czy kojarzysz jakikolwiek inny samochód w całej twojej historii motoryzacyjnej, z którego wysiadałeś z takim bananem tak rozbawiony? Na twarzy? Tak rozbawiony. Co mamy więcej z takich ciekawostek? No to właśnie z klasy wszystkich generacji. To jest na przykład ciekawostka, bo to jest. Nie wiem, czy interesowałeś się kiedyś Formułą 1, oglądałeś wyścigi, to w takich dobrych czasach to jeździło jako safety car, czyli ten samochód bezpieczeństwa. CLK63 Black Series, bardzo limitowana wersja, 500 sztuk na cały świat, a w tej specyfikacji z kierownicą po lewej i tak dalej tylko 31 sztuk na całym świecie. Naprawdę? Jest. I ty masz jeden z nich? Jeden z nich jest tutaj, ma tylko 15 tysięcy kilometrów przebiegu, więc jest też taką noweczką. No i no takie 15 samochody... tysięcy to jest nic. No. Tak, tak. To kiedyś, pamiętam, robiliśmy to w 2 weekendy. No właśnie. Będąc w trasie kabaretowej. Poważnie. Także to... Intensywnie. To rzeczywiście nic. No i dalej mamy samochód, który chyba ty też, z tego co gdzieś tam kiedyś wyczytałem, też jeździłeś 911. No oczywiście. Tu mamy najnowszą generację, najnowszy model, czyli ta 992. I to jest GTS. 992. Carrera 4 GTS. No już taki... Raczej top of the top. Nad tym już jest tylko ta wyścigowa GT3, bardziej na tor. No i oczywiście Turbo S, który jest bardzo mocnym wozem. Samochód ten akurat można wygrać. Wygraj 911.pl. Kup e-booka, odbierz darmowe losy, a to Porsche 911 już niedługo może być twoje. Ile kosztuje takie auto? Czy jest warte? Może warte jest inaczej. Koło 1 000 000 zł. Więc nagroda uważam ciekawa. No to trzeba grać. Jak trzeba to próbować. Mówił kolega, żeby wygrać, trzeba grać. To jest podstawa, tak. Bo można marudzić i nie grać i wtedy się na pewno nie wygra. A to jest szczyt osiągnięć, jeśli chodzi o G-klasę. Duży samochód. To jest fabryczny samochód. Mercedes wypuścił coś takiego, to się nazywa G4x4 do kwadratu. Bo jest trochę wyższa. No tak sporo wyższa, to już nie ma takiego garażu, wiesz... Tak, właśnie to jest największy problem tego samochodu, że nie wjedziemy do żadnego garażu standardowego przy domu, gdzie mamy 2-metrową bramę, nie wjedziemy na żaden parking podziemny, taki standardowy gdzieś pod galerią handlową, więc... Trzeba już rozmawiać inaczej z tym, co otwiera drzwi, mówi, tu pan ma miejsce. Tak, no. Ale czemu on tutaj stoi u ciebie? Ty go kupiłeś? Jest do sprzedania. Jest do sprzedania. Tylko taniej. Właśnie drożej. Nowy kosztował około 1 600 000, 700 000. Aha. Teraz około 2 000 000 są wyceniane, tak? Bo, no bo jest... No właśnie, jest jaki jest. I rzuca się w oczy mocno. Nie ma co ukrywać. A co pan ma w garażu? My się ogólnie specjalizujemy Porsche, Mercedes, BMW. Mhm. Te marki głównie z rynku japońskiego. Mówisz o niemieckich samochodach, mówisz z rynku japońskiego. To jest ciekawostka, to jest ciekawe, prawda? Nie? I firma nazywa się Stradale po włosku, więc jest totalny miszmasz. Tak, ale Japończycy bardzo lubią właśnie te niemieckie marki. Dobrze, ale mówisz z Japonii, ale przecież kierownica jest po lewej stronie. No właśnie. I to jest też dziwna sprawa, dlatego że Japończycy lubią niemiecką motoryzację i też kupują to, żeby podbić swój status społeczny i pokazać tam, poszpanować, ale zamawiają właśnie te niemieckie auta w wersji europejskiej, bo to jest dla nich w ogóle największy szpan. I wolno tak? Tam wolno, można rejestrować te samochody, więc to są takie weekendowe zabawki, spełnianie marzeń, przez to mało bardzo nimi jeżdżą. Weekendowa zabawka. Ile taka zabawka na weekend kosztuje? No ta akurat około 500 000, ale to kwestia... No, weekend jak weekend. No, weekend jak weekend. To jest 964, czyli takie jedno z bardziej kultowych Porsche. Czy to jest Stradale po japońsku? Tak. Ach ty w życiu, widzisz, domyśliłem się. Bad Boys, słynny film, gdzie właśnie też w czarnym kolorze, tylko tam była wersja turbo, taka poszerzona. Tak. To był ten, tak? To dokładnie ta generacja, tak. Nieprawda. A rzeczywiście, to jest oczywiście Carrera 2. Jak jadą na tę ścianę na lotnisku, to ostatnia scena, taka, że się zmieszczą, czy nie? Ja muszę mieć takie tego typu samochód, tak? Lata 80., 90., dla mnie to jest najlepsza era motoryzacji. Na plakatach. Ale jest coś takiego, że to były najbardziej płodne lata w ogóle. Tak. 80., 90., zobacz muzykę, zobacz filmy. No właśnie. To było wszystko, miało wymiar artystyczny. Ja uważam, że te samochody mają te dusze, bo one są zrobione z pietyzmem i to jest dzieło sztuki. Oczywiście, że tak. Ale też dobre porównanie. No, najlepsze filmy są z lat 90., jak dla mnie. Tak? Na przykład Killer. Co ty wiesz o zabijaniu? To zapraszam za kierownicę. Ja za kierownicę? No pewnie, że tak. Nie mam kluczyka.
Zaczyna się. Jest pięknie, nie? Jest od razu pięknie. Ci zrobię o tak. Na sport? Na sport. Zwariowałeś. No, panie Pazura, w imię ojca i syna. Ale jaki to ma ten tempr? O, już się wyrównał. To jest jednak, wiesz, powiem ci, to jest... Ja, ile to jest koni? 480. Przekonałeś mnie. Tylko, wiesz, konie w Porsche są zawsze lepsze jakości. Inne. To są inne konie. To są inne konie. To są z innej hodowli konie. Zupełnie. Mamy układ wydechowy jeszcze też zmieniony na taki topowy akrapowicz z tytanu, więc też ten dźwięk jest tutaj podsycony. Tak. Zobacz, to jest naprawdę bardzo szybki, sportowy samochód. Ma 3,3 do setki, 309 na godzinę VMAX w seryjnym samochodzie, aha, takim wiesz, prosto tak, z salonu, bez żadnych modyfikacji. A jednocześnie, czy jest tu jakoś niewygodnie jak w wyścigówce? Jest nie, luksusowo, nie jest luksusowo, komfortowo. Komfortowo jest, tak. Nie jest to taka taczka, że wiesz, kręgosłup od razu płacze. Stop, 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 wolno, wolno. Akurat panowie niebiescy stoją. Który babzy wam się akwarium? Panowie niebiescy. Oni mnie tu znają już. Ja właśnie często tu zaglądam, jak wyruszam z tego skrzyżowania, patrzę, czy stoją, czy nie stoją. Panowie niebiescy. Nie, no spokojnie. Już nie jestem wariat. Ti-ta-ta-ti-ti-ta-ta-ti-ta-ta. Ale korci, nie? Ten samochód, jak już się naciśnie ten gaz, to w ogóle. Panie, nic, nic, po prostu. Pokażę ci procedurę startu. Testowałeś kiedyś w Porsche'ach procedurę startu? To stań proszę na czerwonym, powiem ci, co trzeba zrobić. To jest bardzo proste. Zatrzymajmy się do zera. Lewa noga na hamulec, prawa noga na gaz. Śmiało, nic nie ruszysz, nie bój się. Mocno, dodechy gaz, dodechy. Nie, puść jeszcze raz. Czekaj, bo nam się... Nie. Jeszcze raz, puść, jeszcze raz, poczekaj. Dobra, puść. O. To jest procedura startu. Ale to znaczy co? Powiedz jeszcze raz, mi wytłumacz, bo to ja zrobiłem tak, jak mi kazałeś. Tak, tylko wiesz co, powinieneś chyba mocniej hamulec wcisnąć, bo on wtedy z takich wyższych obrotów wystrzeliwuje jak z procy nagle, nie? Zaraz sobie jeszcze przetestujemy, jak będą warunki. Procedura startu. Będzie mi się śniło po nocy, czekaj. Najlepsze, że w Taycanie też masz taką opcję. Przekonałeś. Lewa noga, mocno hamulec. Lewa noga na hamulec. Prawa, pełny gaz i puść. Fuck. Ty, to rzeczywiście mieliśmy, nie wiem, sekundę do paczki. Tak się czuję. No mamy 3,3 do paczki. Możemy jeszcze raz robić, jak chcesz. Nie. Słuchaj, bo to jest moje Porsche. Nie twoje, tylko na loterię. No ale może być twoje. Wchodzisz na wygraj911.pl, ja kupujesz e-booka. Ja zagram, oczywiście, że zagram. No ale co by było, gdybym wygrał? Ja się tego boję, że wygram. Ja też.